Dzień dobry z Śląskiego domu. Wyjście można by powiedzieć, że urodzinowe, bo tutaj jest obecny tu kolegą Michałem Marczyńskim, robiącym właśnie zdjęcia. Obchodzimy 35-lecie istnienia i na te 35-letnie istnienia wybraliśmy się na Gerlach. Teraz schodzimy ze szlaku, tak? Idziemy pod Wielicki Żleb i Wielicką Próbę, tam gdzie widać ludzi. Panie Marczyński, pierwsze wrażenia? No, wjechaliśmy samochodem prawie że tu, bo tam. I fajnie, bo człowiek nie zmęczony, a już wysoko. Sytuacja jest bardzo pozytywna. Słoneczko. Teraz wbijamy na pierwszy żleb. Elegancko, elegancko. Pozdro. No co, wiążemy się liną, tak, i teraz będziemy związani aż pod Batyżowiecką Próbę, gdzie się rozwiążemy za około 5-6 godzin. A teraz jesteśmy gdzie? Teraz jesteśmy pod Wielicką Próbą, w Dolinie Wielickiej. Jakby nie było tak bardzo pod górę, to by było niby fajnie, nie? Ale da się przeżyć. I tak się idzie na Gerlach, moi drodzy. Trochę stromo, trochę skałek. Maciu przed wami. Nic zdrowe. Jak tam życie? Bardzo dobrze. Nie mogło być lepiej. oficjalnie można to potwierdzić, oficjalnie można to powiedzieć. Jesteśmy na szczycie Gerlachu. Szczyt wygląda tak. Kameralnie nie jest, ale jest fajnie. Dziadku, zdobyłeś Gerlach. A no, panocku zdobyłem. No nawet bywałem w brzydszych miejscach. Jesteśmy dowodem na to, że 35-letni emeryci mogą wyjść na Gerlach. Nie, jesteśmy tylko dowodem na to, że kryzys wieku średniego można przechodzić w różny sposób. To jest zależne od stosunku kondycji fizycznej do finansowej. Albo psychicznej. Psychicznej już nie mamy. Od dawna. Na filmie to wszystko, bo zejścia zwyczajowo nie robię. Trzymajcie się, cześć!